Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam grę karcianą Blank od wydawnictwa Rebel. Otwieramy pudełeczko i zaglądamy do środka, a w środku znajdziemy karty, bo jest to gra karciana. Fajnie zostało to tutaj, zobaczcie, podzielone to pudełeczko, że nasze talie się nie zmieszają ze sobą. Wysypiemy sobie, ale ostrożnie, aby ich nie zmieszać. O, mamy karty gry i mamy karty zasad. Zauważcie jeszcze, że karty zasad, one są całe pomarańczowe. Mamy również puste i przed potasowaniem musimy wszystkie puste odłożyć na bok, a tasować tylko te, które są wypełnione. O, tutaj mamy trochę więcej już tych wypełnionych. Jest wszystkie. Więc tasujemy te karty. Szybciutko tak tylko przetasuję i trzy odkrywamy. Zagrano 2, zagrano 3, zagrano 6. Resztę kart odkładamy w ten sposób gdzieś na boku. Tasujemy teraz karty gry i musimy rozdać każdemu z graczy po 7 kart. Tutaj również są karty puste. Resztę kart odkładamy również zakryte. I jedna rozpoczyna stos kart odrzuconych. Teraz spójrzmy tylko, co my tutaj mamy w naszych kartach. Są karty wypełnione całkowicie, ale są też karty tylko z rysunkami albo całkowicie puste. Tak jak ta zielona, czy też ta niebieska. Kiedy już każdy z graczy ma karty, ma 7 kart w ręce, rozpoczynamy grę. Tutaj leży niebieska dwójka. Czyli rozpoczynający grę musi odłożyć albo kartę w niebieskim kolorze, albo z cyfrą 2. O, mam na przykład 2 niebieskie. I teraz tak, patrzę, bo tutaj są karty zasad. Jeśli zagrano 2, zagrywający gracz musi rozegrać dodatkową turę. Czyli mogę położyć jeszcze jedną kartę, kładę niebieską, chociaż przeczytajcie jeszcze tutaj, co było napisane, bo mogę zagrać tą kartę, gdy mam otrzymać karę i wtedy zamiast kary, to gracz, który mi tą karę wytknął, musi dobrać kartę, bo za karę dobiera się po jednej karcie. Wygrywa osoba, która pierwsza pozbędzie się kart lub też będzie ich miała w ręce jak najmniej. Ale są tutaj jeszcze inne sytuacje, w których trzeba ponieść karę. Kiedy dobierasz kartę? Jeśli zagrasz kartę nie w swojej turze, jeśli błędnie oskarżysz innego gracza o popełnienie błędu, jeśli zagrałeś kartę niepasującą kolorem albo cyfrą, jeśli nie zastosowałeś się do efektu karty zasady, jeśli zagrałeś naraz karty, które nie są tego samego koloru albo nie mają tej samej cyfry, właśnie, bo to też jest istotne, że możemy zagrać więcej kart w jednej turze swojej. Ja tutaj teraz położyłam po kolei te karty, ale właśnie można było je położyć od razu. Na przykład w ten sposób, dwie naraz, bo są wszystkie niebieskie. Teraz przychodzi kolej następnego gracza i teraz powiedzmy znowu moja. Nie mam ani dwójki, ani niebieskiej karty, więc biorę jedną kartę. Na tym się kończy moja runda, teraz kolejni gracze. No i ja wykładam, zobaczcie, mam trójkę i mam trójkę. Mam 3 trójki, więc wszystkie je kładę. I teraz, jeżeli zagrano trójkę, następny gracz pomija swoją turę. To jest istotne, też właśnie trzeba o tych kartach zasad pamiętać, ale tu już jest karta na wierzchu, która świadczy, że to już jest koniec. Macie teraz 2 minuty, aby ukończyć grę. Gracz z najmniejszą liczbą kart wygrywa. No i ja niestety nie mam. I tak dalej, i tak dalej. Te karty się dobiera, odrzuca. Trzeba pamiętać o stosowaniu się do zasad i do wykonywania poleceń, które na tych kartach tutaj się znajdują. I teraz osoba, która wygra, może w nagrodę zmodyfikować kartę gry lub też stworzyć nową kartę zasad. Jest tutaj trochę tego do tworzenia. Tutaj na dole mamy miejsce na wpisanie autora. I możemy właśnie dowolnie naszą grę modyfikować. Tych pustych kart jest bardzo dużo, zobaczcie tylko. Bardzo, bardzo dużo.
Wszystkie czekają na wypełnienie, na stworzenie nowych zasad. A to wszystko sprawia, że gra Blank za każdą rozgrywką się zmienia i nigdy już nie będzie taka sama jak była, bo będzie mieć nowe zasady, będzie mieć nowe zadania do wykonania na tych kart rozgrywających, więc będzie to za każdym razem coś innego, za każdym razem bogatsza gra. I to nie muszą być zawsze takie, wiecie, poważne zasady. Mogą to być zasady, dzięki którym gra będzie jeszcze bardziej zabawna. W instrukcji jest nawet użyte słowo głupkowata. Może też być właśnie bardziej wymagająca, też właśnie mamy tutaj to wszystko w instrukcji opisane i mamy też również zaznaczone, że możemy nazwać naszą talię, nasze karty. Tutaj na pudełku jest miejsce, gdzie możemy wpisać nazwę dla naszego Blanka. Bardzo fajna gra, bardzo gorąco polecam. Dla dzieci 6+, od 2 do 6 graczy bardzo fajnie się gra. Nie jest to wcale takie trudne, jak mogłoby się początkowo wydawać, bo na początku to wydawało nam się dość skomplikowane, gdy sięgnęłyśmy po tą dość długą instrukcję, ale powiem Wam, że w trakcie pierwszej rozgrywki, zawsze ta pierwsza rozgrywka z instrukcją jest taka, powiedzmy, najgorsza, gdy trzeba właśnie czytać, co się po kolei robi i tak dalej, ale gdy już zagrałyśmy pierwszy raz, no to już potem nam poszło hurtem te rozgrywki. Więcej o niej na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.